Dzień dobry, Dominika Nawracka, Kobieta i Pieniądze. I kobiety rozmawiają o pieniądzach i Agnieszka Samser. Cześć, Aga. Cześć, cześć. Halo, halo, jesteś? Jestem, Jesteś, słuchać mnie? cudownie. Tak, Okej. wszystko gra, wszystko gra. Aga, jesteś panią doktor, z tego co słyszałam. Tak, jestem rzeczywiście panią doktor. Od nawet tutaj zerkam na lata. Za miesiąc będzie to 3 lata. I rzeczywiście po obronie doktoratu kolega powiedział, oczywiście tutaj rozmawiamy o pieniądzach, więc doktorat z ekonomii i finansów. Natomiast kolega użył takiego sformułowania, o ile mogę takiego kolokwializmu użyć, ale powiedział: ja pierdziu, Aga, jesteś panią doktor, możesz nam wystawiać recepty. To nie prostujemy recepty, tylko na właśnie edukację finansową i finanse. Cudownie, wielkie gratulacje, bo wiem, ile to jest wysiłku i pracy, żeby taki doktorat potem napisać, ale wiesz, potem jeszcze te egzaminy, to wszystko, także duża sprawa, gratulacje. Ale wiem, Dzięki. że bardzo ciekawy miałaś też badania, robiłaś i temat podjęłaś w ramach doktoratu, czyli 500 plus, czyli ja myślę, że jesteś jedną z niewielu osób w kraju, które wie tyle na ten temat. Ale my w związku z tym, że dzisiaj gadamy o pieniądzach, ale o kobietach, no to niby pieniądze są na potrzeby dzieci, ale pogadajmy o tej kobiecej perspektywie, co to zmieniło w naszym kobiecym życiu matek, bo to w tym kontekście, tak ogólnie. Zacznijmy od ogółu, przejdźmy do szczegółu. Jak byś to podsumowała? Okej, okay, to rzeczywiście, jeżeli od ogółu do szczegółu, to może zaczniemy od tego tematu, żeby wprowadzić, czym ja się rzeczywiście zajmowałam, bo temat mojej pracy brzmiał: wpływ programu 500+ na decyzje finansowe gospodarstw domowych. Przebadałam ponad 1000, możemy powiedzieć, gospodarstw domowych, ale rzeczywiście, jeżeli zagłębić by się w płeć, no to w większości odpowiedzi uzyskałam rzeczywiście od kobiet. Dalej, jakby spojrzeć sobie na statystyki, kto zajmuje się tymi finansami, czyli kto de facto pobiera to 500+, tak jak wspomniałaś, jest to dla dzieci, ale na konto dziecka takie pieniądze nie wpływają. Te pieniądze wpływają na konto rodzica. I gdyby się w to zagłębić, to zdecydowaną mniejszość stanowią mężczyźni, ojcowie. Zdecydowanie więcej jest tutaj tych mam, tych kobiet, które takie świadczenie pobierają. Powiedziałaś, co to zmienia w życiu kobiet od ogółu. Ojej, nawet nie wiem, od którego ogółu zacząć. Wiesz, więc zacznijmy. Czy to wpłynęło pozytywnie? Bo wiadomo, jakie były komentarze, jak to wchodziło, co niby z tymi pieniędzmi się będzie działo, tak? I trochę potem, no, trochę lat upłynęło, więc już też są te doświadczenia, pewnie te opinie się zmieniły, no, ale wydaje mi się, bo ja przynajmniej co tam słyszę, to jest to, że to nam kobietom po prostu pomogło, bo nam zasiliło teoretycznie budżet rodzinny, ale to nam ułatwiło życie. Kobietom i matkom, okay. Może w tym sensie. Tak, rzeczywiście zacznijmy może, tak jak powiedziałaś, od ogółu, od komentarzy. Na początku to świadczenie 500+ było przyznawane albo na drugie dziecko, a na pierwsze w zależności tam od poziomu dochodu. Więc na początku moje obserwacje były takie, że kobiety były w pewien sposób stygmatyzowane, bo jeżeli dostawała kobieta 500+ na pierwsze dziecko, to od razu była umieszczona w takiej kuwetce, tak to nazwijmy, że jest mniej zamożna, czy też należy do tej grupy, która otrzymuje to świadczenie. Więc na początku, jak się okazuje, i też osobiście znam takie mamy, które niekoniecznie chciały korzystać z tego świadczenia, mówimy o tych początkach, o tym 2016 roku, niekoniecznie chciały korzystać z tego świadczenia, bo to będzie być może zaskakujące, ale się w pewien sposób wstydziły. Mimo że ich dochód pozwalałby na to, że mogłyby z takiego świadczenia korzystać, to środowisko w pracy, gdzieś rodzina, w taki sposób wpływało na te osoby, że niekoniecznie chciały się obiegać o to świadczenie, bo właśnie następowała stygmatyzacja i takie głosy, że aha, ty otrzymujesz 500+, potem tak, następowały trzy zasiłek kropki, po prostu. Tak, zasiłek, to jest zasiłek i powiedzmy należy do tej grupy mniej zamożnej i tam właśnie, tak jak mówię, były trzy kropki i każdy już sobie dopowiadał to, co tam chciał. Natomiast
po zmianie, która według mnie była bardzo dobra, to stygmatyzowanie się zakończyło. Po zmianie mam na myśli tutaj to, że to 500+ stało się nie świadczeniem właśnie socjalnym, czyli przyznawanym w zależności od dochodu, stało się świadczeniem typowo wychowawczym, czyli przyznawane na każde dziecko od pierwszego. No i właśnie, generalnie, czy coś się zmieniło, czy to wpłynęło dobrze, niedobrze? No oczywiście, miało wpływ i to pozytywny, no jak każdy dodatkowy zastrzyk gotówki. Czy to byłoby tak naprawdę 100 zł, 500 czy 1000? Oczywiście im więcej byłoby, może nie im więcej, tym lepiej, bo tutaj trzeba byłoby się teraz zastanowić nad różnymi konsekwencjami. Natomiast tak jak każdy zastrzyk gotówki, generalnie wpłynęło to na kobiety pozytywnie, chociażby z tego względu, że my jako mamy nie musiałyśmy już się zastanawiać, skąd na przykład na ten angielski, na tą piłkę. Ten budżet już z tego 500+ w pewnym sensie nas odciążył. Oczywiście na początku było to jak najbardziej odczuwalne, teraz no już się trochę przyzwyczaiłyśmy do tego. Teraz trzeba by się zająć badaniami, co po 500+, czyli co po tym, jak dzieciaki kończą 18 lat i to 500+ odchodzi, co wtedy. Ale to nie na dziś, to może w przyszłości po kolejnym badaniu. Okej. Okay. Generalnie wpłynęło pozytywnie, tak pozytywnie, no właśnie, pozytywnie. Powiedz mi, są takie, bo ja zastanawiam się nad genezą tego, już tam abstrahując, skąd ten pomysł się wziął, nie? Chcę zapytać o to, czy w innych krajach europejskich też są podobne takie programy? Bo pewnie wiesz, masz taką wiedzę. Tak, tak. Abstrahujemy oczywiście od kwestii politycznych, nie będziemy tutaj na te tematy się rozwodzić. To zacznę od tego, że generalnie rodzinom należy pomagać. O, tak bym może od tego zaczęła. Dominika, czy ty masz dzieci? Tak, tak, tak. Mam dwoje dzieci. Masz dwoje dzieci, czyli doskonale wiesz, ile kosztuje wychowanie dziecka. Według statystyk do 18 roku życia wychowanie dziecka to 265 tysięcy złotych, więc jeszcze jakiś czas temu za te pieniądze można było kupić małe mieszkanko. Mhm. Dalej statystyki mówią, że wychowanie małego dziecka to 1050 zł miesięcznie, wychowanie nastolatka 1500 zł miesięcznie, a już studenta 2200 zł miesięcznie. Tyle tak pokazują statystyki. No i rzeczywiście celem tego świadczenia było to, żeby zwiększyć dzietność w Polsce. Czy to się udało, czy to się nie udało, to też nie na dziś, bo rozmawiamy o pieniądzach. Natomiast tak, rzeczywiście w innych krajach europejskich, i to w zasadzie można powiedzieć w każdym kraju, nawet nie tylko w europejskich, takie świadczenia jak najbardziej istnieją. Nawet są takie głosy, może teraz coraz mniej przez to być może, że się to 500+ pojawiło, takie głosy słyszalne, że aha, ty specjalnie tam pracujesz za granicą, czy wyjeżdżasz za granicę, żeby korzystać z tych świadczeń na dzieci. Okay. Więc takie świadczenie nie dość, że jest potrzebne po to, żeby właśnie wspierać rodziny, to jeszcze jakby wpisuje się w tą politykę prorodzinną w Europie, bo tak jak zapytałaś o inne kraje, to tak, tak, w innych krajach takie świadczenia też istnieją. Oczywiście są odpowiednio przeliczone w stosunku do wynagrodzeń, w stosunku do potrzeb w innych krajach, natomiast znowu się rozwodzę. Mów dużo. A odpowiedź jednym zdaniem mogłaby być taka, że tak, w innych krajach jak najbardziej takie świadczenia istnieją i inne kraje również wspierają funkcjonowanie rodzin. A powiedz, bo pamiętam na początku były takie, wiesz, nagłówki, tytuły artykułów i w mediach, i w internecie, że o, wszyscy to, wiesz, to jest głupi pomysł, to na ten temat nie dyskutujemy, czy mądry, czy głupi, ale efekty pokazują, że całkiem, że na co te pieniądze pójdą? No ty mówisz dzisiaj, że mamy to na faktycznie w większości te pieniądze dołączyły do budżetu domowego i po prostu pewnie poszły na wszystko, ale z takim jednak chyba z taką myślą, że to w kierunku dla dzieci, no, obawiano się, że to będzie zasilać patologiczne zachowania. No to jak to wyszło ostatecznie, powiedz? Na co te pieniądze głównie To jest bardzo trudny temat, dlatego że musiałobyśmy podzielić na koszyki właśnie te rodziny zamożne, mniej zamożne, często rodziny pochodzące z obszarów wiejskich, miejskich.
Ojej, na co poszły te pieniądze? To zaczniemy może od Idą, cały badań. czas idą. No ale pewnie. No właśnie, zaczniemy może od badań i wrócę do tej mojej rozprawy doktorskiej. Ja w swojej pracy podzieliłam gospodarstwa domowe na właśnie, na zamożne i mniej zamożne. I w podziale na te gospodarstwa domowe zadałam pytanie, na co te pieniądze są przeznaczane. No właśnie, na początku wiele głosów się pojawiało, wiele myśli, zanim cokolwiek zostanie zweryfikowane, no to jakby każdy z nas może mieć swoje zdanie na ten temat. Mam nadzieję, że udało mi się to zweryfikować, a co wyszło z tych badań? Otóż wyszło to, że właśnie bardziej zamożne gospodarstwa domowe te pieniądze przeznaczają ogólnie na rzecz całego gospodarstwa domowego, natomiast te mniej zamożne gospodarstwa domowe przeznaczają te środki typowo na rzecz dzieci. To było dla mnie dość zaskakujące, bo myślałam, że będzie zupełnie na odwrót, czyli że mniej zamożne gospodarstwa domowe te pieniądze będą włączały w swój budżet. Natomiast po głębszym zastanowieniu wydaje mi się, że udało mi się znaleźć odpowiedź na to, dlatego że bardziej zamożne gospodarstwa domowe już wcześniej miały zaopiekowane te potrzeby dzieci, te właśnie, o czym mówiłam, angielski, piłka, czy nie wiem, specjalny pokój dla dziecka, czy nawet łóżko, bo możemy sobie nie zdawać z tego sprawy, ale no właśnie, część środków, przynajmniej na początku, poszło na realizację takich właśnie podstawowych potrzeb, jak przeznaczenie, jak dostosowanie pokoju dla dziecka, jak zakup łóżka. Część osób te pierwsze środki przeznaczyło tutaj już nie dzieląc na to, czy to gospodarstwa domowe zamożne, czy mniej zamożne, przeznaczyło na takie potrzeby, na które sobie wcześniej nie mogło pozwolić, typu nawet zakup trampoliny, zakup zabawek, czyli te pierwsze pieniądze tuż jakby zaraz po wypłacie. I jeszcze wracając do tego, dlaczego według mnie tak to zostało podzielone, dlaczego te bardziej zamożne gospodarstwa domowe wcielają te pieniądze w swój ogólny budżet, a mniej zamożne przeznaczają celowo na potrzeby dzieci. No właśnie, być może te gospodarstwa domowe mniej zamożne wcześniej nie mogły sobie pozwolić na realizację tych potrzeb dzieci, więc jak dostało dodatkowy zastrzyk gotówki, to teraz bez problemu, bez obciążenia dla swojego wcześniejszego budżetu mogą te potrzeby realizować. Co dalej? Oczywiście na początku, tak jak wspomniałaś o różnych patologiach, niestety od tego nie uciekniemy. Tutaj bardzo trzeba by było mocno zajrzeć na to, jak te środki są wykorzystywane wśród rodzin na obszarach wiejskich, wśród rodzin, które się charakteryzują bezrobociem ze strony mamy i taty, jaka jest dzietność w tych rodzinach. Bardzo często też się pojawiają takie głosy, że te pieniądze są wykorzystywane typowo przez mamy na potrzeby mam. Niekoniecznie na potrzeby dzieci, natomiast tak jak mówię, tutaj trzeba by było się zagłębić bardziej w taką analizę konkretną co do już typowo rodzin, bo rzeczywiście, i tak jak wspomniałam, od tego nie uciekniemy, są rodziny, są takie gospodarstwa domowe, które, jak to możemy powiedzieć, żyją z dzieci. Są i takie, natomiast no tak jak mówię, to już głębsza Jasne. Analiza. Są też takie słuchy, czy tam komentarze, że jedni uważają, że nie wszyscy powinni otrzymywać te, no właśnie ze względu na status, że powinien być jakiś status majątkowy, że to powinno wspierać tylko tych, którzy bardziej potrzebują. Ale z tego, co mówisz, wnioskuję, że to właśnie to, że wszyscy, no jest to takie demokratyczne, to dzięki temu nie ma tego właśnie stygmatyzmu, prawda, że ktoś jest gorszy czy biedniejszy, bo ja pamiętam, ja pochodzę z rodziny wielodzietnej, nas jest czwórka i faktycznie mama moja zawsze podkreślała, że wychowanie czwórki dzieci, w sensie utrzymanie, no to było bardzo duże wyzwanie finansowe. I ona teraz nawet mówi, kurczę, teraz to matki, co mają czworo dzieci, emerytury dostają, a ja praca, dzieci, to i człowiek taki umęczony. I faktycznie to, jak ona to mówi, to ja sobie uświadamiam, bo teraz tak wspomina te rzeczy, bo rozmawiamy, to faktycznie, i jak pamiętam, jak moja mama, no tato też, ale mama była takim motorem
napędowym w sensie takiego właśnie szukania rozwiązań dodatkowych, alternatywnych, też wsparcia, czy pracy, czy pieniędzy, tego wszystkiego. I tak jak to omówisz, to tak sobie łączę te kropki i uświadamiam sobie, że faktycznie takie dodatkowe wsparcie rodzin, tak jak to nazwałaś, nie tylko w tym, że są bilety tańsze albo jakieś tylko po prostu finansowe, że to faktycznie jest taka realna pomoc i realne wiesz, odciążenie. Ja tego tak nie czuję, bo ja mam tylko dwoje dzieci, już mam przez pół łatwiej, ale też tak jak mamy, słucham, już teraz ja, jak jestem dojrzała, wiesz, z tej perspektywy i mam to swoje doświadczenie, to widzę, że to naprawdę jest bardzo ciężkie. Posiadanie dużej rodziny z finansowego punktu widzenia i faktycznie ta pomoc jest potrzebna. I też pamiętam, że jak mama gdzieś jakieś świadczenia się tam pojawiały w rodzinie, coś tam się pojawiało, no to ja też jako dziecko czułam się trochę źle z tym, nie? No bo ten stygmatyzm, o którym mówisz, tak? Dla mojej mamy to było wow, super, jest wsparcie. A może też czuła ten stygmatyzm, nie mam zielonego pojęcia, muszę ją zapytać o to w takim razie, ale że to jest pomoc. Bardzo, bardzo to jest wszystko ważne, co mówisz i mi się też to ładnie tam, wiesz, w tej głowie... Psychologia działa, tak, stygmatyzm tak, też działa. Tak. Powiedz mi, bo to, wiesz, ta inflacja, która jest, no jest jakaś dramatyczna i na razie jakiejś nadziei wielkiej nie ma. Mówią o 2024, że dopiero wtedy zacznie to spadać. I faktycznie te 500 zł w dzisiejszej perspektywie, no to zaczyna być... Nie no, zawsze to 500 zł, no ale oczywiście to zaczyna być też, koszty życia zaczynają być dużo większe. No i też zaczynają te problemy finansowe dotykać chyba wszystkich właściwie, tak? Nawet tych zamożnych, też ci zamożni już zaczynają to odczuwać, bo raty kredytów zaczynają być bardzo drogie, wszystko zaczyna być ekstremalnie drogie. Czy ty uważasz, że te 500 plus powinno być jakoś zwaloryzowane, albo czy faktycznie... Jak to ulepszać, usprawniać, bo to właściwie, wiesz, program wyjściowo fajnie jakoś tam zadziałał, ale jak wszystko warto rozwijać i usprawniać, pchać do przodu albo zmieniać. Najpierw może jeszcze chciałam wrócić do tej stygmatyzacji, bo tutaj, gdzie jestem, rozmawiamy z dużego miasta, natomiast ja pochodzę nawet nie z mojego miasta, co ze wsi. I na wsi, chodząc do takiej wiejskiej szkoły, to w tej wiejskiej szkole mieliśmy taki zlepek dzieciaków właśnie z każdej wioski. Jeździliśmy tam takim naszym gimbusem. I wracam do tej stygmatyzacji, bo ja, będąc w szkole, korzystałam z obiadów szkolnych. Te obiady, tak jak mówisz, mama gdzieś tam załatwiła i mogłam chodzić na te obiady, ale ja się bardzo wstydziłam, bo ja chodziłam na te obiady właśnie nieodpłatnie i mi było wstyd, że ja jako dziecko chodzę na te obiady, a inni na przykład za te obiady jakoś więcej płacą. Tak. Więc wydaje mi się, że to może być jakiś problem, być może do zbadania już przez psychologów. Ale wracam do tego 500+, że jak on przybrał taką tą nową formę, czyli dla każdego, to te mamy, te kobiety, przynajmniej z tego punktu widzenia, już nie są takie obciążone, chociaż mentalnie, psychologicznie... I dzieci też. I dzieci też, dokładnie. Mhm. Chciałam jeszcze opowiedzieć o innym świadczeniu, bo jest takie świadczenie od dawien dawna, które się nazywa becikowe. To becikowe, ono akurat jest uzależnione od dochodu. I zobaczmy, 500+ dostaje mama, dostaje gospodarstwo domowe na każde dziecko. To niezależnie od dochodu. Z kolei becikowe, to świadczenie za urodzenie dziecka, jest świadczeniem już zależnym od dochodu. No i teraz przychodzi dziecko na świat i pewnie każda mama, każda kobieta, która nas słucha, doskonale wie, przynajmniej przy pierwszym dziecku, podobno przy drugim jest łatwiej, ja tego nie wiem, mam tylko jedno, ale przy pierwszym potwierdzam, że te wydatki związane z dzieckiem, z zaopatrzeniem dziecka, tutaj mam na myśli łóżeczko, jakieś mebelki, pierwsza ubranka, pieluszki, to jest wózek, nie wiem co jeszcze, wanienka, to jest jakiś ogrom pieniędzy. I zobaczmy, becikowe dostają tylko osoby, które charakteryzują się niższym dochodem. Ale tak naprawdę te wszystkie wydatki muszą ponieść osoby niezależnie od dochodu. Ja jestem mamą, więc niezależnie od tego, ile ja zarabiam, czy pracuję, czy nie pracuję,
te wydatki muszę ponieść. No, spodziewam się dziecka, więc muszę. A ile teraz jest takiego becikowego? Bo ja pamiętam, ja dostałam 1000 zł od dziecka, pamiętam, takie tak, było. Tak, gdzieś. To jest około 1000 zł. Około 1000 teraz dokładnej kwoty, nie pamiętam, bo trzeba byłoby to rzeczywiście tak, ale ono jest takie, ta wartość jest różna? W sensie ta wysokość jest różna? Nie, ona jest z jedna, tego, co ja wiem, to ona jest stała, ale tak jak mówię, trzeba byłoby zweryfikować, czy, bo dążę do tej waloryzacji, czy ono rzeczywiście nie zostało podniesione, zwaloryzowane. I tak zaczęło. Tylko wtrącę, jak ja mam 15-letniego syna, to wtedy te 1000 zł zrobiło na mnie jakieś wrażenie, wiesz? A teraz za 1000 zł może byś kupiła. Ale dzisiaj, jak mówisz 1000 zł, to można, wiesz, kupić zapas pieluch na pół, no nie wiem już nawet na ile teraz, ale. A nie, na pół roku nie. Nie. Nie, ja jestem na bieżąco, mam maluszka 15-miesięcznego, więc okay. Nie. I dlaczego tak zaczęłam o tych wydatkach, o tym wszystkim? To teraz może ja się podzielę bardzo taką osobistą historią. Moja córeczka, jak się urodziła, przez kilka dni nie było wzrostu na wadze. Wiadomo, w przypadku noworodka to jest bardzo ważne, żeby to dziecko przebierało. Kompletnie nie wiedzieliśmy dlaczego. Okazało się być to problemem bardzo prozaicznym, bo dziecko nie jadło, o czym kompletnie nie mieliśmy pojęcia. No, jesteśmy rodzicami pierwszego dziecka, więc myśleliśmy, że wszystko jest w porządku. No, dziecko nie jadło. I na szczęście trwało to dosłownie kilka dni, żadnej szkody na dziecku to nie zrobiło. Natomiast dostaliśmy takie polecenie, żeby dziecko podkarmiać mleczkiem modyfikowanym. Dalej, polecenie dotyczyło jakby kontynuując to polecenie, że lepiej takiemu maluszkowi, jeżeli to miałoby być tylko chwilowe, takie dokarmianie, to żeby nie kupować mleka modyfikowanego w proszku, ale lepiej, bo to miało potrwać tydzień, góra dwa, lepiej kupić takie mleko gotowe w butelkach. W buteleczkach takich małych, 90-mililitrowych. No i myśmy to mleko kupowali. Miało, tak jak mówię, miało to potrwać tydzień, dwa. Troszeczkę nam się ta sytuacja przedłużyła. Już wchodziliśmy w drugi miesiąc kupowania tego mleka i mówię do męża, słuchaj, musimy coś zmienić, bo nie damy rady dalej tak finansowo. Zakup takiego mleka na miesiąc to około 700 do 800 zł. Czyli takie, nie żartuję. Wow. Jeżeli tak, podjęliśmy decyzję, że jeżeli dalej dziecko miało być dokarmiane mlekiem modyfikowanym, to rzeczywiście przechodzimy na takie w proszku, bo po prostu było dużo, dużo taniej. Mówię o tym dlatego, że spójrzmy na 700 do 800 zł za samo mleko, które na przykład z powodów takich, a nie innych musiało być podawane dziecku, a mamy perspektywę 500+. Okay. Mamy duży jakby dużą różnicę między, między zakupem a tym świadczeniem. I dążę do tego, że tak, w mojej ocenie rzeczywiście takie świadczenie powinno być waloryzowane. W jaki sposób? Tego nie wiem. To powinny wiedzieć mądre głowy od być może polityki pieniężnej, być może od polityki prorodzinnej. Natomiast rozmawiam o kobietach i o pieniądzach. Z punktu widzenia gospodarstwa domowego, z punktu widzenia naszych domowych środków, jak najbardziej. No, wydajemy więcej, idziemy do sklepu, kupujemy to samo. Nieważne, czy dla całego gospodarstwa domowego, czy dla dziecka, za to samo w tym roku, czy nawet w tym miesiącu płacimy więcej niż w ubiegłym miesiącu, więc pozostawanie tego świadczenia na stałym poziomie, gdzie mamy statystyki dotyczące wzrostu wynagrodzeń, mamy statystyki dotyczące, no właśnie, też wzrostu cen, co nas bardzo, bardzo boli, a świadczenie od 2016 roku, odkąd zostało wprowadzone, jest na tym samym poziomie. Lat trochę upłynęło, trochę i nasze potrzeby ewoluują, ceny się zmieniają, dzieci wiadomo rosną, więc też mają zupełnie inne tak. potrzeby, więc tak, po pierwsze według mnie powinno być waloryzowane, a po drugie warto byłoby się zastanowić nad tym, czy może nie przedłużać tego świadczenia, bo aktualnie jest do 18 roku życia, a dzieciaki, które się uczą, na początku powiedziałam o statystykach dotyczących utrzymania studenta, 2200 zł średnio. Student średnio do 26 roku życia pobiera tą naukę, więc może też by się warto było zastanowić, czy by nie zrobić tego w tym kierunku. No nie wiem, czy są kredyty studenckie. Ja kiedyś skorzystałam z tego, bo to faktycznie było
odciążenie dla moich rodziców. Pamiętam, 400 zł chyba dostawałam miesięcznie i faktycznie spłacałam to po studiach. Ale miałam motywację, żeby, wiesz, mieć dobrą średnią na studiach, bo skończyłam w gronie 5 najlepszych procent studentów na Uniwersytecie Warszawskim. Gratuluję, super. Tak, i nie ukrywam, że miałam motywację nie tylko ambicjonalną, ale też tą finansową, bo wiedziałam, że jeżeli będę, wiesz, miała dobre wyniki, to mi umorzą jakąś tam część i ostatecznie faktycznie zaczęłam wypłacać 2 lata później, czy to się rok później zaczyna jakoś, tak jest taka przerwa, była, nie wiem jak teraz i potem już jak już zaczęłam pracować, no to już nie było to dla mnie takie ciężkie, tak, żeby to faktycznie się tego pozbyć, także, ale to była faktycznie na studiach duża pomoc, na pewno dla moich rodziców przede wszystkim, no bo utrzymać, ja pochodzę z Podkarpacia, studiowałam w Warszawie, mieszkałam w akademiku, no ale to tak czy siak, to jeszcze to nie byłam jedynym dzieckiem, więc to też było duże obciążenie. Powiem ci, że jak teraz chyba z kwiatami pójdę do tych rodziców moich. Czyli patrząc nawet na twój przykład, gdyby twoi rodzice otrzymywali takie 500+ na studenta, to ty po pierwsze nie musiałabyś brać kredytu, który spłacałaś później już pracując, a właśnie poszłaś do pierwszej pracy, więc to wynagrodzenie też nie było na zbyt wysokim poziomie. I takie 500+ to by w pewnym sensie zrekompensowało te studenckie życie. Właśnie często jest tak, że dzieciaki, nazwijmy to dzieciaki. Pewnie by też umożliwiło coś więcej. Pewnie tak, umożliwiłoby większej ilości ludzi, wiesz, jednak studiowanie, no bo to już jest inny, osobny temat. Mówi się, że każdy to magister, ale też do końca nie wiemy, jak to dokładnie wygląda. Natomiast zwracam honor ewidentnie, ponieważ też podchodziłam dość tak liberalnie do tego tematu, w sensie na zasadzie, wiesz, wolnorynkowego. No, podchodziłam do tego, że każdy sobie jest jakimś kowalem losu i tyle ma, ile na ile zapracuje i wiesz, na ile jest skuteczny. Natomiast perspektywa oczywiście się zmienia w zależności od tego, jak my żyjemy, funkcjonujemy, ile mamy lat i wszystko. Więc też mi się wydawało, że to 500+ będzie psuło w jakimś sensie, wiesz, postawę, roszczeniowość. Pasywność. No, oczywiście my jako kobiety mamy duży problem w skali kraju z tą naszą aktywnością zawodową. No, podobno 500+ też wpłynęło jakoś na to, że się trochę kobiet wycofało. No, 50% tak chyba z grubsza, tak? Nas pracuje, 50% nie pracuje. To jest bardzo dużo, wydaje mi się. Ale nie wchodząc w szczegóły, wydaje mi się, że 500+ nie było taką przyczyną totalną, żeby to tak się do tego jeszcze. Według mnie tak, oczywiście, tak jak też wspomniałam, musimy pamiętać o tej grupie osób, które, ja to nazwałam, żyją z dzieci i musimy wiedzieć, że takie osoby jak najbardziej są i dla niektórych jest to też sposób na życie, ale przede wszystkim musimy pamiętać o tym, że te pieniądze pomagają nam, mamom, w tym, żeby nam nie było po prostu tak ciężko. Ale wydaje mi się, powiedziałaś o tej aktywności zawodowej, że oprócz takich świadczeń jak 500+ i pewnie być może ty jako mama i inne mamy oczekują też prawdopodobnie innego wsparcia. Ja pochodzę z dużego miasta, z miasta, które liczy ponad 600 tysięcy mieszkańców. Mamy 600 tysięcy mieszkańców, mamy w mieście 10 żłobków. Zapisywałam swoje dziecko do żłobka, jak dziecko miało 3 tygodnie, była malutka na miejscu 1020. Oczywiście tego żłobka się nie dostała, ja wiedziałam, że tak będzie. Natomiast rozmawiamy o 500+, o tym wsparciu finansowym, podjęłaś temat aktywności zawodowej i wydaje mi się, że jest też potrzebne... Tak. Inne wsparcie dla nas, dla mam, żebyśmy my chciały mieć tego dzidziusia, a jeżeli chcemy mieć dzidziusia, to żebyśmy się nie bały, skąd weźmiemy środki na to, żebyśmy nie miały tej obawy, jak ja teraz wrócę do pracy. Wiele mam ma takie mentalne kłopoty, w zasadzie chcę jeszcze być z moim dzieckiem, pragnę tego, ale niestety po roku muszę wracać do pracy. Więc co do tych naszych finansów, co do tego naszego budżetu, to tak jak już wspomniałam, oprócz 500+, przydałoby się też wiele innych rozwiązań, które by te problemy jakoś załatały albo w jakikolwiek sposób pomogły. Pomogły też, tak supportowały, wiesz, na co dzień, tak? Bo oczywiście, wiesz, jak można powiedzieć, no co, z takiego na przykład pracodawcy punktu widzenia, wiesz, że
że na matkę spada, wiesz, choroby, niechoroby, nieobecności i tak dalej. No a przecież dziecko ma jeszcze ojca, tak? Ale co mnie to troszkę tam w cudzysłowie obchodzi. Natomiast właśnie mam wrażenie, że my się czujemy, ja też się czułam, po prostu samotne się czujemy w tych wyzwaniach, tego, bo mój mąż na przykład nigdy nie usłyszał swojego pracodawcy, zrób z tym porządek, zrób coś z tym, typu znajdź niańkę, typu wiesz, jak ci dziecko chociaż w przedszkolu to i tak choruje, czy w żłobku, prawda, nikt mu nic takiego nie powiedział, a ja usłyszałam, zrób coś z tym, czytaj, no bądź w tej pracy, tak? Bądź w tej pracy, no przecież pracujesz, no przecież ja ci płacę za to. Potrzebujemy cię też z drugiej strony, bo to nie jest tylko takie, wiesz, takie potworne, tylko po prostu człowiek jest potrzebny. Tak, tak, chodzisz do pracy po to, żeby realizować cel, żeby zrobić, masz jakąś misję, tak, więc tak. Praca to jest nie tylko to, że dostajemy pieniądze, ale w pewnym sensie też się w niej realizujemy. Co prawda ja też obserwuję i moje miejsce pracy i moje koleżanki troszeczkę, na szczęście widzę, że czasy się zmieniają, w tym sensie, że więcej pracodawców pozwala na tą pracę zdalną, widzę takie ruchy jak możliwość przyjścia z dzieckiem do pracy, natomiast musimy pamiętać, że to jest dobra wola pracodawcy, a nie jakieś odgórne narzędzie, które nas w tym wspomaga. Oczywiście możemy powiedzieć, że ta polityka prorodzinna bardzo się zmieniła i mamy dużo przywilejów. Też czasami słyszę, że wy matki to macie, ohoho, i urlop macierzyński, tak, urlop, też podkreślam słowo urlop, i urlop macierzyński i dodatkowe 2 dni w ciągu roku jakiejś tam opieki czy innego urlopu. Natomiast wydaje mi się, że to niekoniecznie o to chodzi. Ta właśnie pomoc w opiece nad dzieckiem też byłaby jak najbardziej pożądaną i podejrzewam, że mamy, które by nas słuchały, też być może się z tym zgodzą, że 500+ jest super, okej, bardzo nam pomaga, ale jakby się znalazło jakieś dodatkowe, być może nawet oczywiście niefinansowe wsparcie w tym organizowaniu opieki nad dzieckiem, prawdopodobnie też by nam to mocno ułatwiło i pomogło. Myślę, że pomogłoby nam też no, finansowe wsparcie, ale też tak psychicznie by nam to wszystko pomogło. Właśnie, bo wydaje mi się, że to, co teraz powiedziałam o tej samotności w tym wszystkim, że to nigdy o tym nawet nie myślałam w ten sposób. Wiesz, dzisiaj przy naszej rozmowie mi to przyszło do głowy, że to takie właśnie, że ktoś jest jeszcze, kto nam chce pomóc w tym wszystkim, tak? Że nie jesteśmy z tym wszystkim same. I też oczywiście tutaj partner, mąż i wiesz, rodzina i tak dalej. Ale cały czas to jest takie na zasadzie po prośbie, wiesz, takie, że kogoś my musimy poprosić, ktoś się musi poświęcić i tak dalej. Dlatego cieszę się, że o tym rozmawiamy dzisiaj, wiesz, bo lata mijają, mówię ci, ja już mam duże dzieci, a zmienia się. Masz wrażenie, jakby się niewiele zmieniło. Ja pamiętam, słuchaj, jak miałam dzieci w wózkach i gwoziłam, to oczywiście, wiesz, wszystkie przeszkody architektoniczne dostrzegałam. Krawężniki wszystkie. Potrzebuję dostrzegać, ale zwracam na to uwagę i nie widzę wiesz, wiele w mieście, żeby się zmieniło. Natomiast trochę się zmienia. Na pewno się zmienia, cieszmy się, ale bardzo wolno i bardzo, bardzo niestety powoli. Ale wydaje mi się, że nie ma innej metody, jak o tym głośno mówić. I my same zainteresowane po prostu musimy o tym mówić, bo wiesz, mnie może już parę rzeczy nie dotyczy, ale my kolejne zaczynają dotyczyć, tak? Bo dzieci mi pójdą na studia. Dziecko moje, córka dorasta, wiesz, za chwilę znowu ona wejdzie w te same buty w jakimś sensie. Będziecie być może rozmawiało o tych samych problemach. Dokładnie, więc bez sensu kompletnie tkwić cały czas w tym wszystkim, tym samym. Także mówmy o tym głośno, mówmy o swoich potrzebach, mówmy o tym, co jest nie tak, co trzeba zmieniać, ale też jak mamy na przykład, wchodzimy w rolę pracodawcy przełożonego, no to kurczę blade, no trzeba jednak mieć trochę tej empatii też, tego zrozumienia. No i się wspierać po prostu, no bo kto jak matka nie zrozumie drugiej matki, no to kto inny, tak? Jak mamy tą wspólnotę doświadczeń. Aga, serdecznie Ci dziękuję. Jesteś skarbnicą wiedzy, absolutnie. Cudowną kobietą. Bardzo Ci dziękuję za poświęcony czas, no i do miłego zobaczenia. Dzięki jeszcze. Tak, bardzo dziękuję również za zaproszenie i mam nadzieję również do zobaczenia.